Cześć, z tej strony Tristan. Przygotowałem dla Was materiał przedstawiający zdobywanie najtrudniejszego z osiągnięć w grze Ten Second Ninja, który polega na przejściu trybu Hard Mode. Aby odblokować ten ostatni etap, najpierw musicie ukończyć wszystkie 40 poziomów w standardowy sposób. Choć produkcja Game Design Done niemal od samego początku może wydawać się irytująco trudna, to w tym szaleństwie jest jednak metoda. Ukończenie każdego z etapów wymaga opracowania krótkiej, maksymalnie 10-sekundowej strategii, no i oczywiście jej wykonania. Zmagając się z każdym levelem, możecie podchodzić do niego nieskończoną ilość razy, tak więc wyciągając wnioski z kolejnych prób, w końcu powinno udać się Wam wykombinować odpowiedni sposób. Tryb Hard Mode wymaga przejścia wszystkich poziomów za jednym, maksymalnie 240-sekundowym podejściem. Z pewnością przydatne będzie uprzednio zdobyte doświadczenie, jednak nie radzę próbować zbytnio się spieszyć. Wcześniej, w przypadku niepowodzenia, cofaliście się o niecałe 10 sekund. Teraz, gdy zegar wskaże 0, zaczynacie od samego początku. Każdą z plansz powinniście ukończyć w około 6 sekund i to wbrew pozorom dużo czasu. Niektóre z etapów da się bez trudu ukończyć dwukrotnie szybciej. W zasadzie mam dla Was 3 rady. Po pierwsze, jeśli zacinacie się na jakimś późniejszym etapie, wróćcie do niego w trybie 10-sekundowym i przypomnijcie sobie, jak wtedy go ukończyliście. Nie starajcie się jednak zawsze powtarzać strategii, którą wtedy obieraliście, jeśli nie wychodzi Wam ona niemal za każdym razem. Lepiej poświęcić 2 lub 3 sekundy więcej i mieć pewność, że uda się za jednym podejściem, niż nieskutecznie próbować powtórzyć najszybszą, ale ryzykowną strategię. Po drugie, nie zrażajcie się. Gdy popełnicie jeden czy dwa błędy, próbujcie dalej, bo czasu macie zdecydowanie więcej niż potrzeba. Jak możecie zauważyć, nagrywając ten materiał, kilkukrotnie zginąłem nadziewając się na kolce, nie trafiłem shurikenem lub po prostu zapomniałem, jak powinienem dany poziom rozegrać. Oczywiście, jeśli straciliście zbyt dużo czasu w pierwszych, relatywnie nietrudnych etapach, to lepiej rozpocząć od początku. Moja ostatnia rada, nie patrzcie na zegar u góry ekranu. Stracicie w ten sposób cenny czas i zdenerwujecie się, że zostało Wam już tak mało sekund. To chyba wszystko, co mam na ten moment do powiedzenia, więc zostawiam Was z dalszą częścią nagrania. Powodzenia i dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli był pomocny lub po prostu się Wam podobał, zostawcie komentarz na moim blogu, którego adres znajdziecie na samym końcu. Trzymajcie się! We'll be right back.